Nie? Wiedzieliśmy, że zrobili Mistrzostwo Świata w Brazylii i to jest jedyny zespół, a te inne zespoły są w naszym zasięgu i można powiedzieć, moglibyśmy sobie tak powiedzieć, a to pewne jest wyjście z grupy. I ja już jestem tak z doświadczenia, wiem, że lepiej o tym nie mówić, o tym wyjściu z grupy, a najpierw wyjść. A najpierw wyjść, bo ci przeciwnicy tacy, no jak mówiłeś teraz Wojtek, Grecy, Rosja, Czesi, no Rosja wygrała z Czechami, czwórkę im chyba włożyli. Ale też z grupy nie wyszli. I nie wyszli z grupy. Wszyscy mówiliśmy, że to jest najlepszy zespół w tej grupie. Myśmy mogli też z nimi wygrać. Ile brakowało? Niewiele brakowało. No, brakowało tylko wykorzystać tę sytuację. Czy z Grecją, czy z Rosją, ale i z Czechami. No to takie było wszystko na styku. Teraz są niektórzy w składzie i są wiodącą rolę. Tak jak w linii pomocy Krychowiak prowadzi. To trzeba będzie może pójść w tą drogę Klinsmana, który wziął Amerykanina i do dziś dnia jest w reprezentacji Niemiec od przygotowania fizycznego Amerykanin. I pojechałem do tego trenera, usiedliśmy i proponował nam to samo, mniej więcej, z innym trenerem amerykańskim, ale z tej samej szkoły. Więc przekazałem to tutaj w meczu z Rosją, 90 minut, to oni rękawami ostatnie 25 minut oddychali, nie my. Mhm. Świetnie się każdy czuł. Także trudno powiedzieć, co było przyczyną, że na przykład z Czechami to uważam ostatnie 30 minut to nie biegaliśmy tak, jak bym sobie życzył tego. Trenerze, a kogo pan tak, jak patrzy pan na teraz obecną kadrę Adama Nawałki, kogo by pan chciał mieć w tej kadrze z 2012? Jakby tak przenieść się w czasie i któregoś piłkarza można było przenieść w dzisiejszej dyspozycji, w dzisiejszym wieku? Przede wszystkim, gdyby był Robert w takiej formie, jak w tej chwili jest, to na pewno by nie jedną czy dwie bramki mógł jeszcze więcej strzelić. No, ale to wykorzystywać tę sytuację lepiej. Choć na ten moment uważam, co grał w reprezentacji za mnie, no to grał optymalnie. On naprawdę, on się rozwijał i ja do niego absolutnie żadnej pretensji nie mam, że z Czechami jedną taką sytuację czy dwie miał do przerwy. No to jest napastnik, próbował, chciał. Trenerze, jeszcze mam do trenera takie pytanie, bo kibice się strasznie chcieliby dowiedzieć. Coś się wydarzyło po Euro, że trenera nie było wtedy pod Pałacem Kultury na tych tak zwanych przeprosinach. A drużyna się, była, trenera nie było. Co się wydarzyło? Z nim robiłem wywiad. Z Czechami musimy sobie poradzić. I to ta euforia, ja to w szatni widziałem. Powinien trochę to przystopować, a tego nie zrobiłem, bo mówię, nie będę, jak są tak, jak to się mówi żargonem piłkarskim, napakowani, no to dobra, to jedziemy z nimi, nie? A to właściwie było aż... Chcę sprostować teraz. Klęska, kompromitacja, blamasz. Ja rozumiem te słowa, to jak z tych trzy mecze, które były, to w każdym meczu się dostaje po 3, po 4, po 5. To jest blamasz, to jest kompromitacja. Tak to można nazwać. Natomiast myśmy mieli do końca, do ostatniej sekundy, bez, można powiedzieć, cały czas te szanse, cały czas były jakieś emocje na tym meczu. Więc to nie był taki totalny blamasz, że nas zdemolował każdy przeciwnik. No, tak. Myśmy, ja w mojej, w tym, przez te 2,5 lata
Myśmy grali, też trzeba powiedzieć, tylko 3 mecze o punkty. Ja jestem człowiekiem, że nie tylko ta kasa się liczy. Ja mnie bardzo zadowala sukces, a przede wszystkim lubię takie wezwania, gdzie trzeba naprawdę coś złożyć. Na przykład muszę to powiedzieć na antenie i dać przykład dla wielu innych klubów.